tak szybko. Chciałem powiedzieć, że byłem bardzo chciwym człowiekiem. Rzadko się dzieliłem, wszystko chciałem dla siebie. I po rozmowie z Arturem przemyślałem sprawę i postanowiłem, że dam dla Kościół. Dałem dla Kościół. Bo wcześniej byłem taki, chciałem to zachować dla siebie, ale mówię, w ogóle walę w to. Dałem dla Kościół. W ogóle nie miałem żadnych myśli z tym związanych. Dwa dni później zadzwonił do mnie pewien człowiek, zaoferował mi pracę. Powiedział, że wykonał dla niego jakiś projekt. Spytał się, ile chcę na to pieniędzy. Ja mówię, że jestem taki bardziej, zawsze mało biorę, bo tak nie chcę ludzi dużo brać. To ja mówię tam, no 800. 800? Dam ci półtora. Mówię, dobrze. To był dla mnie szok, ale to było takie działanie, dałem od serca. Pierwszy raz w ogóle dla Kościoła dałem od serca, nie dlatego, że muszę. Bo zawsze dawałem mało, ale dawałem dlatego, że muszę. Dałem ostatnio od serca, a później mi ktoś dołożył do tego 10 razy więcej. To tyle. To trzeba mówić o pieniądzach w ogóle. Ludzie nie zdają sobie sprawy, o co chodzi z pieniędzmi. Ludzie, jak my załapiemy, o co chodzi z pieniędzmi, zobaczycie w ogóle, jak to działa. Jak ludzie zaczynają, o co chodzi z pieniędzmi, to ludzie w Kościele będą bogaci. W ogóle chcecie być bogaci? Bogaci. A rozumiecie, o co chodzi z byciem bogatym? Bogaty to jest człowiek, który opłaci wszystko, co ma do opłacenia. Rozumiecie? Żyje na wysokim poziomie. Okay? I jeszcze ma tyle pieniędzy, żeby łożyć na każdą dobrą sprawę. To jest człowiek bogaty. To nie jest człowiek, co wiąże koniec z końcem. Ja zawsze mówię, Bóg nie jest Bogiem wiązania końca z końcem. Jezus nie umarł na krzyżu, żebyśmy byli w stanie przetrwać miesiąc. To nie o to tu chodzi. Naprawdę, ja byłem złodziejem tyle lat. Wiecie, dla mnie chciwość, to co, o czym Łukasz mówi, to jest dla mnie rzecz normalna. Ja byłem chciwym człowiekiem. Ja miałem kupę pieniędzy i byłem chciwy. Chciwy. Nie było problemu, żeby w jedną noc kupić za 1000 czy za 2000 dolarów kokainy, to nie był problem, prawda? Ale jeśli miałem komuś coś dać, to mnie bolało, człowiek od małego palca, to czułem głowę. Jak to dać? No zabrać! To tak! Zabrać to jest naturalny system, tak? Ubogacenia siebie, to się nazywa namaszczenie krabi. To mi było znane. Ale dać? Nie było mi znane. I wiesz, ja kiedy zacząłem czytać Pismo Święte, przeczytałem tekst, że bardziej rzeczą błogosławioną jest dawać niż brać. To ten ból od razu mi przeszedł, co kiedyś mi przypomniał. Rozumiesz? Ja rozumiem, o czym Łukasz mówi. Ja się też z tym bujałem. Ja się bujałem, słuchaj, po prostu z chciwością, z matem chciwości. Bo to można mieć dużo pieniędzy i być chciwym człowiekiem, nie rozumiejąc, że to wszystko przeleci przez ciebie. Ale kiedy my rozumiemy, że to w ogóle Bogu zależy, żebyśmy mieli kupę szmalu, ale pieniądze oprócz tego, że mają służyć nam, mają też służyć do tego, aby przyprowadzić nas do miejsca, w którym nie będą dla nas ważne. Pieniądze w twoim życiu będą się poszerzać coraz bardziej, będziesz coraz bogatszy, ale zadbaj o to, żeby nie były dla ciebie ważne. Rozumiesz? A nie ma innej metody na to, aby pieniądze nie były dla ciebie ważne, tak? Jak dawanie pieniędzy. Po prostu. Proza życia. Dlatego to słowo, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, bo kiedy my dajemy, to rozstajemy się z czymś,
co nas wewnętrznie usidla, w wyniku czego otwieramy się na wymiarę krzyżową, że Chrystus stał się ubogi, abyśmy Jego bogactwem byli ubogaceni. Rozumiecie? Ja wierzę w to, że my się przeniesiemy do drugiej sali, w której zgromadzimy 300 osób. Następnie te 300 osób zostanie doprowadzone do takiego stanu, jak nasza obecna grupa, i te 300 osób będzie już w stanie zbudować kościół. Kiedy będzie już nas 300 osób i będą mieli prawidłowo pozmieniane w głowach, to kupimy działkę i postawimy hangar. Rozumiecie? Pod Warszawą. To będzie 300 bogatych osób. Nie osób wiążących koniec z końcem, nie osób pustych jak bęben turecki, nie osób myślących, proszę Ciebie, że Bóg jest od tego, żeby opłacić nam rachunki. Nie. Bierajmy kasę. Nie bójmy się tego.